A to są jakieś duże drzwi i to może one się otwierały przy pociągnięciu tej dźwigni w dół. Więc to jest taki mechanizm, który steruje i tymi drzwiami. Taki sprytny. Nie wiem, co to jest. To nie jest miejsce interaktywne, jakaś skamielina. To są jakieś drzwiczki. Zamknięte. Otwór na coś, ale tego czegoś jeszcze nie posiadamy w tym momencie. No, przekręć klamkę, czy klamką, czym? Taka ciekawa winda. Może mógłby się tędy dostać do Kriegela, ale chyba się nie zmieści, Olaf. Zresztą kto by go tam wysłał na górę później? O, tu trzeba kliknąć na bolec i go wyciągnąć. Teraz zamknąć drzwiczki i włożyć to do kieszeni swojej. Teraz można już te drzwiczki otwierać, zamykać. Czerwona plama. Bogata wyobraźnia Olafa podpowiada mu, że to jest ołtarz do składania ofiar. Czyli pewnie się zażyna ludzi i ich szczątki się wkłada do tej windy, nie? I się wysyła na górę do Kriegela. Bardzo oryginalne. No może zwierzęta się też zażyna, ale wątpię, żeby te kocięta dały się tak łatwo złapać. Bo widać, że są agresywne, nie? No to sobie poradzą z jakimiś ludźmi. Jak Olafa udrapał ten kot jeden. Tu jest klamka, która pasuje do tej kłódki. Można się dostać do środka, no i... No i wleść tam. Jak się okazuje... No to... To wina tłumaczy, ale... W polskiej wersji językowej Olaf palnął głupstwo, wnioskując, że... Nikogo nie ma w środku, kiedy nikt nie otworzył. No to po prostu jako detektyw byłby skończony, nie potrafi wyciągać odpowiednich wniosków, nie? No bo okazuje się, że ktoś w środku jednak jest. No ale najpierw się rozejrzyjmy. Ta osoba widać nie reaguje na Olafa. Ciekawe, czy żyje w ogóle. Ale jak każdy bohater, detektyw, poszukiwacz przygód, najpierw trzeba przeszukać, najpierw przeszukuje otoczenia, dopiero później zajmuje się ludźmi, nawet jeśli są ranni. Najpierw prywata moje własne dobro, a później się martwi innymi, nie? Tak przy okazji pokradnie parę rzeczy, nie pytając się nikogo o zgodę, weźmie sobie rybę, weźmie sobie spodek. Utnie sobie kawałek mięsa i kawałek tłuszczu. I to właśnie, to jest wykorzystywanie tego, że ktoś tutaj leży sobie nieprzytomny, czy śpi. Można mu splądrować chatę w ten sposób, nie? Jeszcze nie dość, że się włamało do środka, to się plądruje wszystko, co tu jest. Wszystkie dobrodziejstwa, no patrzcie, nawet futro potnie. I co, jakbym na przykład ja osobiście był jakimś bohaterem drugo- czy trzecioplanowym, epizodycznym, nie wiem, w przygodówce i ktoś by mi tak wlazł do domu, zajrzał do lodówki, wyżarł stamtąd wszystko, jeszcze dodatkowo gdyby... tam pociął mi jakieś, nie wiem, zasłony, futra, cokolwiek, no to ja bym nie zdzierżył i bym go chyba, jeśli nie podał na policję, to walnął no w łeb, tak nieładnie mówiąc. Czegoś tu nie mamy, już widzę. Więc wyjdziemy na chwilę. Tu jest taki znak, zajrzymy najpierw, czy coś tutaj koło tego jest, czy nie.
Także słuchajcie ludzie, nie bądźcie epizodycznymi czy drugoplanowymi takimi bohaterami przygodówek. Takimi, którzy nie są przyjaciółmi głównego bohatera. No bo wtedy będziecie okradani. Bohater przygodówki też sobie na pewno jakieś żarty z was będzie robił. Będzie wam was oszukiwał. No niestety, niby każdy bohater, niemal każdy bohater przygodówki jest właśnie takim bohaterem, czyli ratuje świat, ratuje swoich przyjaciół, swoje życie, a tak naprawdę to oni są cyniczni i wykorzystują wszystkich wokoło. Powiedziałem to, bo ktoś to musiał wreszcie powiedzieć. To nie może być tak, że nikt nie widzi takich rzeczy. To jest znak zapytania, no. Looks like a stove. A fire burning inside and a smoke flue made of hollow bones. The long tusks by the wall distribute heat in the room. I'll light the wick in the fire. Także dość pobłażania bohaterom przygodówek. Zgłaszać na policję, jak zobaczycie w grach takie rzeczy, jak tutaj. Darn. I burned my fingers. To jest kradzież, to jest złamanie, więc paragrafy na to się znajdą. Zapalona lampa, ryba, mięso, kawałek futra. Wiadro na węgiel. Tutaj są odchody po prostu, a nie węgiel. Just thinking about those buttons crumbling in my bag makes me sick. It would stink like a barn. Słuchaj, jak liżesz ślinę zwierząt, to możesz zabrać chyba łapami odchody zwierzęce. Bo widać, ze zwierzętami masz konszachty jakieś. No ale jak nie chcesz, to zawiń w futro. Żeby się twoje wrażliwe dłonie nie ubrudziły. No, wysypałeś trochę odchodów na podłogę. Pięknie. Przysłużyłeś się tej dewiance, no po prostu rewelacyjnie. Teraz z nią porozmawiaj. Hej. Juhu? My name is Olaf. Are you okay? You have unhealthy color. Drink. No. All right. I wszystko jasne. No, po prostu jest pijana jak... Nie wiem, jak beczka. Można być grubym jak beczka, no ale jest pijana. I chce pić. No, skąd my jej pić weźmiemy? No, ja wiem skąd już. Śnieg niech się roztopi, niech pije ten śnieg. I've tried that already. Nothing under the snow. To i tak łaskawe, bo sądząc po tym, jak dotychczas traktuje tę dewiankę Olaf, to i tak łaskawe, że jakieś tam substancji jej nie da do picia podejrzanych. Ogrzej w piecu, niech się rozpuści. Znaczy to nie jest mój pomysł, od razu mówię, ale Olaf tak zdecydował sam. Bo on ma same dobre pomysły w tym etapie gry. Oto kolejny z nich. Darn. These bowls were not made for cooking. I'll take one. Olaf uczy się na błędach, więc może teraz pomyśli bardziej. Ja go będę do tego nakłaniał. Jakieś tam plastikowe miski do ognia wrzuca, do pieca. Ale widać to, co nas łączy, mnie i głównego bohatera, to są pomysły bardzo logiczne i umiejętność zdroworozsądkowego myślenia. A raczej brak tej umiejętności. Dobra, teraz trzeba poczekać, aż się ten śnieg rozpuści w misce, to zajrzyjmy może tutaj. Może tu jest trochę cieplej, w tej spiżarni. No i... Snow in the bowl melted. O, brawo, roztopił się śnieg w misce i można już dać tej dewiance do picia.
bo dewiantką to nie mam podstaw sądzić, że ona jest dewiantką. Yuck! That water. Prędzej Olaf. I thought you were thirsty. Fire water. Cold. Woda ognista, zimno, tak, woda ognista, czyli wódka po prostu chyba. I have secret hiding scully up. Bring. All right. Where do I find the hiding place? Albo jakiś bimber. Stairs, under food. Za schodami pod futrem. No tu jest futro, ale to nie o to futro chodzi, od razu mówię wam. No, tu są jakieś schody chyba. Nie. Znaczy to nie są schody. No jak trzeba na czuja teraz zgadnąć, gdzie mamy iść. This spell's bruised knees and frozen hands. How can the Deeves walk? Raz dewowie, raz dewianie. But I'll have to figure it out if I want to hear something reasonable from the Deeves. Chociaż może to się tak odmienia, dewowie, dewianka. Pogadaj z nią dalej. Have fire water. Not yet. I'm sorry, I can't get uphill to the skull. The way's too slippery. Stupid! Crampons! Under bed! Which one? Under bed! I weak. Rest. No jak ty masz w chacie tylko łóżka, no. To chyba za każdym razem jest pod trzecim łóżkiem, które sprawdzimy, niezależnie od tego, w jakiej kolejności będziemy sprawdzać. Poprzednio były tu raki, wcześniej miałem tu, gdzie teraz sprawdza raki. No pewnie, żeby się gracz natrudził i od razu ich nie znalazł. Here they are. I po to się tyle męczyć, żeby jej flaszkę przynieść. No nie, weź te raki i użyj raków na tej drodze śnieżnej. I'll put on crampons and scrape my way up there. The crampons are holding, but they're too tight. The Deeves have small feet. I can see it, I know it. O, biedaku. Myself horribly. Alas, aleś ty wrażliwy człowiek, właśnie.